wyzwanie. Dzień dobry, Zemski, serdecznie mi jestem, witajcie na moim kanale YouTube. Zapraszam na Home Story Cup, dzień drugi. Zaczynamy te piękne spotkanie. Po stronie lewej w kolorze niebieskim jest Stefano, gracz z Francji. Po stronie prawej jest Spirit, lub jak to woli Soul, lub jak to woli Piotr, lub kiedyś było też Beata, bo Piotr kupił sobie StarCrafta dawno, dawno temu na koncie swojej mamy. Chyba tak było. Tak, tak jakoś było. Witamy serdecznie na tej relacji. Dzień drugi, niestety dzień pierwszy skończył się niepomyślnie dla naszych graczy, a dokładnie niepomyślnie skończył się dla jednego z naszych graczy, bo tylko jeden grał. Otóż Elazera. Elazer zajął czwarte miejsce w sześcioosobowej grupie. No troszeczkę pecha miał, no. Mapy się liczą, proszę Państwa. Właśnie chciałem powiedzieć, jak bardzo ważne są mapy wygrane w tym turnieju, ponieważ Seral wygrał 5 pełnych gier, 10 map. Na drugim miejscu był Harserm. 3 gry wygrane, 2 gry przegrane. W mapach miał 7-5. Elazer natomiast miał w mapach 6-5. I DNS miał 6-5. Gdyby Elazer jedną mapę więcej urwał, chociażby Stefano, gdyby urwał jakąkolwiek mapę, albo to wtedy bez problemu miałby drugie miejsce, a nie czwarte. No, życie jest niestety tak bardzo okrutne. Możecie też słyszeć, jak ja bym tutaj pociągał troszeczkę nosem. No niewiarygodny człowiek jest chory w zimę, prawda? Ale będę starał się robić setko mogę, żeby jednak za dużo pociągania nosem nie było. Mimo iż wiem, że wy uważacie i ja uważam, wszyscy zresztą o tym wiemy, że ja jestem bardzo pociągającym człowiekiem ostatnimi czasy. O, COVID. No bo coś w tym stylu. O matko bosko, gdzie jest mój ręcznik papierowy? Sekunda. No właśnie, potem można poznać bardzo łatwo, czy ktoś jest singlem, czy jest jednak w szczęśliwym, udanym związku. Jeżeli w swoim pokoju nie ma papieru toaletowego i musi go szukać, to już wszyscy wiemy, jak to wygląda. No dobra, pierwszy Reaper już tutaj sobie pokrążył. Jakąś presję zrobił? Nie, poskautował. No dobra, presję zrobił. Ach, nie próbuję się dorwać do tego. No, wiesz, że mnie rozwali, ale próbuję. Próbować zawsze można, zawsze trzeba. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, no to cóż, pamiętajmy, zawsze są dwa uda. I tyle. Ale próbować trzeba. Będę tutaj szczery, jeżeli chodzi o tą grupę, to Spirit ma duże szanse wyjść, prawda? No i jego przeciwnicy dzisiaj to Showtime, Skilius, Forzumi, Baby Marine i Stefano. I tyle. Gra za głośno, a natomiast mnie słabo słychać. No i przynajmniej to jest fajne, jak się jest na streamie, to wtedy można to na bieżąco tutaj naprawić. I jak zapewne zauważyliście właśnie, gra poszła w dół, ja poszedłem troszeczkę w górę. I teraz powinno być idealnie. Dobrze mówimy? Chyba tak. Jak najbardziej. O, proszę bardzo, jakiś pojedynczy Overlord sobie tu jeszcze zwisa. A niech sobie zwisa. Kto mu tam broni? O, będzie fajnie. Będzie bardzo fajnie. Będziemy mieli Banshee, do tego wszystkiego Cloak. Dawno nie widziałem Banshee, przede wszystkim dlatego, że dawno nie grałem w StarCrafta. Co do osób, które są na YouTubie, to jeżeli oglądacie to w sobotę, 2 grudnia, to wpadnijcie na mojego Twitcha, bo jeszcze możliwe, że turniej trwa, bo będę to na bieżąco nagrywał i od razu później wrzucał. Na bieżąco będę nagrywał i podczas turnieju może uda mi się jeszcze to wszystko wrzucić. O, tak to miało zabrzmieć. Dobrze mówię? Dobrze. Okej. Oczywiście ktoś jeszcze coś musi powiedzieć, że muzyka za głośno i tak dalej. No dobra, muzyka już troszeczkę głośna, bo teraz powinno już być, chyba miejmy nadzieję, dobrze. Tak. Jest okej. Czaty. Wczoraj było dobrze, nikt się nie czepiał. Okej, już powinno być dobrze. Już muzyka jest leciutko w tle.
robi to człowiek z dobroci serca za pieniądze, a i tak się go czepiają. Dobra, creep ładnie przyblokowany. Próba wjazdu do środka no, za bardzo się nie uda, ale byłoby fajnie, gdyby te kryptumery kolejne jakoś tu przyblokował. Okej. No dobrze. Zerknijmy. Dobra, Command Center sobie czeka. Trzecia baza już jest. To jest bardzo ważne. Co się dzieje na mapie? Otóż na mapie mamy dużą ilość helionów. 3, 6 helionów, prawda? Jeden Reaper. To wszystko... podwójny Banshee u góry, ale o tym Stefano raczej już bym powiedział, że wie, prawda? A może nie wie. Byłoby zabawne, jakby dobra tego Queena ściągnąć. Polak, raz, dwa, tak, Queen będzie ściągnięty, więc jednak nie ogarnął się, co się dzieje, więc jeden Queen, jedna dronka, no spoko, tutaj na razie to się kończy, ale ach, szkoda, że nie było możliwości wjechania gdzieś. Jakaś lekka presja, co jest żywot tej haczerki może nie być zbyt długi i to mi się bardzo podoba. A, niestety już jest overseer, więc żywot tej haczerki jednak będzie dłuższy niż myślałem. Tutaj polowanie. Gdyby było ciut więcej energii, mógłby zaryzykować podlecenie pod tego Queena, ale dobra. To jest bez znaczenia. Wjeżdża teraz. O, podzielił jednostki. No dobra, spoko. 6 harvesterów zabitych, 8 zabitych. Pięknie, Polak, pięknie. Och, dyka. Wspaniała sprawa. Bardzo fajnie, niestety problem jest taki, że w międzyczasie Stefano użył swoich ringów, żeby zrobić te runbaje, chociaż nic wielkiego złego tu nie zrobił. Prawda? Tak, tak. Dokładnie. Nic ciekawego złego tutaj nie wykombinował, więc spoko. Dobra, kolejne roacze w międzyczasie Banshee. To jest właśnie ważne. Jeden z ścianek rozstawiony, troszeczkę marynarki, SFV-ki będą ściągane naprzód. Te Banshee będą bardzo potrzebne, no ale tutaj nie ma co ukrywać. Stefano ma dwa razy większą armię i przebija się przez przeciwnika. Niestety tutaj wall nie został zamknięty. Trzeba rzucić SFV-ki, więc eko tutaj Polaka spadnie, ale na razie i tak jest lepsze od tego, co posiada Stefano. To będzie wybronione, to akurat wiemy, że on się tu wybroni. Pytanie jest tylko takie, jakim kosztem, ile to będzie kosztowało. 3,50 jak w South Parku, że ktoś chciał 3,50, no nie wiem, trochę więcej, ale 45 do 45, zobaczmy teraz straty, no w sumie to nie jest tak źle, bo Spirit więcej obrażeń zadał niż przeciwnik, 3,500 do 3,300 mniej więcej, więcej gazu ubił, szkoda tych SCV-ek, ale od czego są, jak one się nazywają, muły, od czego są muły? Żeby przynosić narkotyki do innego, do USA przez granicę zieloną, ale to tam, no. Ale to chyba nie o to chodziło tutaj. Byłoby fajnie, gdyby dał radę naprawić, prawda, te Banshee jedno i drugie, bo to może by się przydało jeszcze właśnie później przed takimi atakami. No, swoje zrobiło, tak powiedzmy. W międzyczasie jest wyjazd na lewą stronę, ja tutaj ustawię kamerkę na kogoś, kto chyba powinien lepiej obserwować niż ja, ale wydaje mi się, że jednak obserwowanie pospadało trochę. Poziom w stosunku do tego, co było. No niestety, Indy poszedł w bardziej komercyjną rzecz, czyli w komentatorkę niż obserwowanie. Pamiętam, na kogo ja mam tu ustawionego. O, dobra, jest Indy, ustawmy na Indiego. Zobaczymy, może mu się będzie chciało jakimś cudem. Coś porobić. Lekkie starcie u góry. Tak, no tylko tam przegoniony przeciwnik. A nie, jednak Indy doszedł do wniosku, że jemu się nie chce obserwować. Lewnictwo większe ode mnie. To jest główny obserwator turnieju chyba, to co ustawiłem. Ja tego nie robię sam, bo ja zapomniałem, jak się robi. Ja w ogóle zapomniałem, jak się streamuje, komentuje i tak dalej. Wziąłem też leki na ADHD pobudzające, żeby mi się chciało robić rzeczy, więc mogę być bardziej pobudzony niż zwykle. Mówić również szybciej niż zwykle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aczkolwiek owek zabity, overseer zabity. Moja znajomość gry nie urośnie co najwyżej mój ilość słów na minutę SPM, SPM, tak. Słowa per minutę. Chyba tak. 2-2 u Zerga jest w połowie gotowe. Tutaj u Polaka bardzo podobnie też. No i przez chwileczkę był chyba mały błąd, bo zaczął wyładowywać te jednostki, potem spakował część, zablokował się i teraz pytanie, czy uda się tą ekspę zniszczyć? Tak.
Odpowiedź jest następująca. Tak, ekspansja będzie zniszczona. Nie ekspansja, main zostanie zniszczony. Do tego wszystkiego jeszcze wjazd do bazy po lewej stronie. Teran gra dokładnie tak, jak Teran powinien grać, czyli być upierdliwym. Cały żywot Teran to upierdliwość. No, tu nie jest dobry pomysł chyba tak atakować. O, dokładnie. Ja teraz mam pytanie, czy mi się wydaje, czy dźwięk się momentami zmienia, czy to po prostu fakt, że jestem przeziębiony i czasami troszeczkę może nie mocniej ziewny, odblokowuję sobie kanały uszne i więcej słyszę lub mniej słyszę. Oto jest dobre pytanie. Barrow... Barrow będzie na zaraz. Okej, spoko. I łapki dla Rołczyków. Dawno tego nie widziałem w sumie na Terana, ale okej. Sam dawno nie widziałem TVZ, więc ciężko tutaj coś więcej mówić. Prośba o pauzę. Game pause. Jest pauza. Co się stało? Stefano, co się wydarzyło? Powiedz nam. Chłopie, mów, co się stało. Nie krępuj się. Nie, nie chcę powiedzieć. Skandal. No to niech nie mówi, jak nie chce. Jeszcze informacja dla osób, które są na streamie. Jest taka sprawa, o której zapomniałem. Otóż mam, moja umowa z Twitchem aktualnie wymaga tego, że jeżeli chcę mieć podział reklam 55-45, a nie 30-70, muszę je puszczać co pewien czas tutaj, i bo się automatycznie puszczą, więc w przerwach puścimy ich trochę więcej. Gdyby podczas gry się, nie daj Boże, puściła reklama, to ja was przepraszam bardzo mocno, z całego serca. Zrobię wszystko, żeby to nie miało miejsca. Okej. Ale znając mnie, to coś kiedyś zapomnę i się możliwe, że, bardzo możliwe, że mówię o tym teraz, że ona się niechcąco puściła automatycznie przed chwilą. Więc przepraszam. O, a w końcu powiem też to, co miałem powiedzieć na YouTubie. Otóż te filmy na YouTube trzeba troszeczkę powrzucać, bo straciłem program partnerski YouTube'owy. Nie mam możliwości zarabiania miliardów na YouTubie, jakichś tam innych opcji. No, bo jak przeprowadziłem się do UK, to zerwałem wszelkie kontakty z polskimi firmami, a byłem z, ja wiem, z LiveTube'em miałem chyba partnera na YouTubie, więc nie chciało mi się później o to walczyć, żeby odzyskać. Byłem zbyt leniwy. Ale niech będzie coś, bo Stormgate się zbliża i byłoby fajnie jakieś motywacje mieć, żeby nagrywać jakieś materiał na Stormgate'a. Zawsze to coś. No dobra, Roach'e przeganiają przeciwnika. Zobaczmy pełne straty. Więcej, jakby nie patrzeć, u Terana. U Zerga, przepraszam, Zerg jest na niebiesko. Tak, więcej u Zerga jest aktualnie. Przy czym bardzo ładna, taka oldschoolowa, taka bardzo tradycyjna, święta i dobra jest tradycja. To jest tak tradycyjne, jak tylko może być tradycyjne. Medic, Maruder, Medivac, no i jeszcze Siege Tanki dorzucone. Pełna tradycja musi być. Zaraz będzie to rozstawione powodzenia teraz, jeżeli chodzi o atak. Stefano będzie musiał się jak z prawej strony spróbować się wbić troszeczkę. Dlatego tu oddział Marinesów został, żeby jak coś przechwycić. A Stefano, no cóż, wie, że nie ma opcji podejścia zaatakowania. Spróbuje inaczej obronienia się tam, więc spróbuje zaatakować Naturala, maina, ogólnie expy. Tutaj Polak, no, nie jest zbyt dobrze ustawiony, chociaż dwa siege tanki, jakiś tam bunkier to chwileczkę zatrzyma, nie pozwoli szaleć. A bardziej mnie zastanawia, że część tej armii zaczęła się jednak wracać. No, nie jestem pewny, bo to no, tak z dwóch stron. Trochę tu, trochę tam. I ten atak na dole, o ile przyblokuje wydobycie, o to jakichś olbrzymich strat tam nie zrobi, a siege tanki dobrze rozstawione czekają. Tak, no, zablokował wydobycie, ale jest i tak GG. Mamy więc 1-0 dla Stefano. Jej! Nie, dla Spiryta, tak, no. No i mapa numer 2 się nam rozpoczyna. Po stronie lewej jest Stefano, po stronie prawej jest Spiryt. BO3, czyli do dwóch wygranych. No i Polak prowadzi i prawidłowo, pamiętajmy, każda wygrana mapa ogólnie tu jest
tak ważne, żeby żadnych map nie tracić. To, że wygrasz mecz, no to spoko, wygrasz. Ale jak zaczniesz tracić mapy, to nagle zacznie się robić bardzo, bardzo, bardzo źle i bardzo smutno na dodatek. Więc tak jak u Elazera. Jedna mapa i Polak byłby, grałby w niedzielę, grałby, dodajmy, na Klema, więc nie byłoby łatwo, ale grałby mimo wszystko. I już. Okej, okay, dobrze. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Spirit jest, jest. No to wsio. Czy ja też miałem powiedzieć jeszcze dla YouTuberów i na Twitcha też można powiedzieć. Tak, moi mili państwo, otóż straciłem pracę w Twitchu, zwolnili mnie. Zwolnili mnie, jak i 80% mojego teamu, in-house support, czyli ci agenci bezpośrednio przez Twitcha, a nie przez outsourcing, no, zostali pocięci. No, ja niestety nie miałem tego szczęścia i spadłem z rowerka. Smutek wielki, bo fajna była praca, nie ciężka, kotki można było miziać, ale mam drugą pracę, gorzej płatną, ale zacznę we wtorek, dam o tym informację na Twittera, co, gdzie i jak. Żeby było przyjemniej. I dlatego wróciłem na Twitcha, streamuję. Tak, to jest jeden... Czy nie, akurat powiem tak, miałem stream... Dowiedziałem się o stracie pracy półtora miesiąca temu mniej więcej. I od półtora miesiąca nie pracowałem, ale Twitch dalej płacił. Miałem streamować w tym czasie. Mój plan był taki, żeby streamować. Prawda była taka, że jak tylko próbowałem streamować, wpadali ludzie na stream i się pytali: hej Emil, jak tam z pracą? Znalazłeś coś? Dajesz sobie radę? Jest wszystko w porządku? Byli z dobrego serca się o to pytali, nawet próbowali jakoś pomóc, ale ja byłem tak tym zestresowany, że nie byłem w stanie tego robić i dlatego też w listopadzie streamowałem 5 godzin. W grudniu streamowałem już dwa razy więcej niż w listopadzie, bo prawie 10 godzin streamu było wczoraj, więc no, ale jest już ustalone, ustaliłem sobie, że na Homestore Cup cokolwiek by się działo, będę streamował, bez dwóch zdań, coś mi tutaj przeskoczyło, nie wiem dlaczego, prrr, mućka, okej, okay. No ja wiem dlaczego on przeskoczył, ale dobra. Spytałem się Niemców, czy mogę komentować. Niemcy powiedzieli, jeżeli inni się zgodzi, bo on jest głównym komentatorem polskim, to nie ma problemu. Spytałem się Indiego, on powiedział, nie ma problemu, luz. Z innym zawsze się dobrze trzymaliśmy. Załatwiałem mu robotę kiedyś z Fantasy Expo, więc też happy. Ale powiedziałem mu, że spokojnie sobie, ja 3 dni nie będę komentował, bo ja jestem na to za stary. A poza tym chcę spędzić czas z psem, bo mam psa. I mam dziewczynę, ale to już od dawna, i koty, i tylko 2 dni będę komentował. Niedziela jest dniem finałowym, nie ma potrzeby dla mnie tutaj spędzić całej niedzieli przy kompie. Spędzę całą niedzielę miziając psa, dzikuna, jednego, Steven się nazywa. Strange, naprawdę. Mam psa, który nazywa się, Marta chciała nazwać go Steven, ja powiedziałem, że może być Steven, pod warunkiem, że będzie pełne imię Steven Strange. Już. Dobra, 2 Helion, tego 1 Reaper próbują tutaj pobawić się z Queenami, ale nie tym razem. Nie tym razem. Oho. Ostrożnie, ostrożnie. O, jest taki sam build jak ostatnio, widzę. Czyli Techlab przy Stargate'cie. Porcie, Starporcie, Banshee i Upgrade Cloak. Cloak dla Banshee też, pięknie. Wspaniale. Mniej więcej tak jak powinno tutaj być w takim wypadku. I teraz pytanie jest następujące. Trzecia baza w sumie jest gotowa, więc raczej tutaj będzie Spirit Jasy nakładał tą presję, ale tego wszystkiego pamiętajmy, Banshee są świetną obroną przeciwko wczesnej agresji ze strony Stefano. No, nawet jak duża ilość... O-o! Tutaj trochę jest niebezpiecznie, ale ten granat, który rzucił Polak, tak naprawdę uratował moim zdaniem tego Helionu, bo widzieliśmy, granat podzielił armię na 2 części i wszystko nie było w stanie zaatakować Helionów. Gdyby tego nie zrobił, uważam, że straty byłyby o wiele większe. No spokojnie te 3 Heliony więcej by padły, a brak Helionów na mapie oznacza, że to Stefano ma kontrolę nad tym, co się dzieje. No, muszę przestać dotykać klawiatury. Wiecie co, jednak wraca to do mnie, że człowiek by chciał, no, klawiaturą troszeczkę tak...
chciałby troszeczkę poobsować. Szczególnie jak są Polacy, to ciągnie go z tego obsowania. Czy wracam do komentowania SC2 full time? Matko Bosko, nie, nie ma na to czasu. Nie ma na to czasu oraz w moim wypadku chęci. Polski komentarz jeszcze jest, Igor jeszcze coś tam robi. Więc spoko, a ja po prostu czasu na to nie mam. Za dużo czasu Starka, za dużo turniej wymaga czasu. Dobra, dwie drony, trzy, będą trzy, jest druga. Nie było trzech, dwie. Dwie to jest minimum, co udaje się złapać, a zobaczymy na minimapę po prawej stronie już jest wjazd Helionów. No, straciłby to. Cztery dronki zabite, pięć dronek zabitych za jedno Banshee. Teraz może być ciekawa sytuacja, bo widzimy, że jest powrót. Ojojoj! I tak to się dzieje, jak nie zamykasz, proszę państwa, granicy tutaj i wpuszczasz. Nieładnie. Wejście do domku niezamknięte, drzwi niezaryglowane i jak widzimy, linki mu się zalęgły. No i to jest świetna sytuacja tak naprawdę dla Stefano. Zobaczmy, aż 22 harwestery zabite, Heliony wróciły. Szczerze, no straszny przypał. Straszny przypał, co się właśnie stało. To jest dokładnie jednak to, co chciałby robić Stefano w tej sytuacji. Czyli nałożyć jak największą presję, jak najwięcej zabić SCV-ek, tracąc przy tym samemu jak najmniej minerałów. No i tak jest. Stefano, jakby nie patrzeć, więcej obrażeń zadał. Aż 25 SCV-ek za co? 60 parę... No mniej niż 60 parę lingów, ale jednak. Nie, dobrze, 60 parę lingów. 65 lingów za 25 SCV-ek. Podwójne Banshee zginęło swoją drogą, czyli tego jednego Banshee nie przypilnował. Aha, no to jeszcze gorzej. To już w ogóle straszny przypał. No nie tak to powinno być. Dobra. Pakuje się, przerzuca się. I wsią. Cóż, Polak musi teraz zaatakować. Przede wszystkim byłoby fajnie, gdyby na przykład dobra, przynajmniej tą jedną ekspę zniszczyć. Armie są dosyć podobne, niestety Bejningi się już pojawiły i ten speed na Bejnach zaskoczył w takim nieprzyjemnym momencie. No ale dlatego Stefano mógł zaatakować, bo speed się skończył. Czy utrzyma tego Siege Tanka? Niestety nie, szkoda. Ale wiecie, jeden Siege Tank za cztery Queeny tu będą. Trzy Queeny. Cztery Queeny. No i teraz co, gdyby ten Siege Tank się utrzymał, to pewnie tej Spirit dał radę, by ten atak wykończyć trochę lepiej i dostałby się może do tego Echo, a tak bez Cichanka, by brak tego splash damage, niestety kończy się do tego jeszcze Medivac obrywa, ale jednak kurde trzyma się, Piotr się trzyma, Piotr nie poddawaj się! Twardy bądź Piotr! Sprawdźmy tą walkę. No tak, ewidentnie olbrzymie straty po stronie Stefano tu były. Naprawdę olbrzymie straty. Okej. Co tym razem? Uła. Mimo tych strat ekonomicznych, jakie miał Polak, to zobaczcie, jak sobie fajnie radzi. Wydobycie jest lekko na korzyść Stefano, ale te bitwy, które do tej pory mieliśmy, no to jest... Miazga. Ponad dwukrotnie większe straty są dla Stefano niż dla Polaka. Nie może sobie na to Francuz pozwolić mu poradzić. Okej, niestety jest tutaj inny mały problem. Brakuje za bardzo życia na tych marynarzach. One już tak resztkami ciągną. Mniej więcej jak ja czwartego dnia Home Story Cup. Tak, próbujesz. Medivac coś tam próbują podleczyć, te kepsy. Bezpośrednio dożylnie dorzucane, ale ciężko. Trzeba złapać ten moment, żeby zrobić sobie drzemkę, odpocząć, schować się w jakimś pomieszczeniu, gdzie nie śmierdzi alkoholem i zregenerować się i ruszyć po raz kolejny. Pan jeszcze rzucił sobie skauta, żeby zobaczyć, czy jest tam gdzieś kolejna baza. Nie ma i to pewnie go bardzo cieszy, ale pamiętajcie, ostatnie 4 minuty to jest cały czas agresja naszego gracza. O, dobra, Stefano usłyszał mnie. Spirit rzucił sobie skauta. Usłyszał mnie, co się dzieje i tym razem granica zamknięta. Zdążył się tutaj przygotować jeszcze Siege Tank jeden ustawiony, więc ten runbuy nic nie zrobił. Może odwrócił na chwileczkę uwagę polskiego gracza od tego, co się dzieje u góry. Dzięki temu udało się coś zrobić.
Zaraz zobaczymy. Dobra. Uła. Ale wszystkie bejny wyczyszczone. No, dwukrotnie większa armia u Polaka. Queeny jeszcze tutaj gdzieś czekają, ale jest tych Medivaków chyba już też ciut za dużo. Jeszcze Queeny się z tyłu przyblokowały. Bardzo piękny shutter step. I tu GG, będzie 2 do 0. Co wygadałem? Wielkie dzięki za uwagę na YouTubie. Zapraszamy do obserwowania kanału, subowania kanału chyba, tak? Tak, jakoś tak. Siema. Albo nawet, uwaga, na stream. Kurde, jestem niezadowolony z fryzjera. Brzydko mnie obciął. Miałem więcej włosków. Na razie, YouTube.